koncert orkiestry Dentej z Wrocławia, przemówienie wiceminister edukacji i poświęcenie przez biskupa. Tak z wielką pompą 2 września oficjalnie przekazano do użytku nowy budynek hali sportowej, wybudowany przy 2 liceum ogólnokształcącym w Dzierżoniowie. Z nowoczesnego obiektu sportowego będą korzystać nie tylko uczniowie szkoły, ale też mieszkańcy powiatu. Budowa trwała blisko 2 lata i kosztowała około 7 milionów złotych. Z tego 1 milion złotych pochodziło z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Początki były, powiedzmy dosłownie, piekielnie trudne, bo w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję, że będziemy budować, to trzeba było najpierw zobaczyć, co w gruncie jest. Nie ukrywam, że wszelkie dokumentacje, plany mówiły o tym, że tam będzie fosa, że tam będą mury obronne. To powodowało, że projektant musiałby palować cały ten teren. Same pale by kosztowało około 5 milionów złotych. Byliśmy zdruzgotani, w pewnym momencie już szukaliśmy innego miejsca, ale znowu chodzenie ze szkoły w inne miejsce nie miało sensu. To tak jakby ten jeden aspekt. Później ten montaż finansowy. Było, nie było. Decyzję podejmowaliśmy w momencie, kiedy szpital miał na, że tak powiem, taki nóż tych, powiedzmy, 48 milionów zadłużenia szpitala. Jak zrealizować inwestycje, mając takie długi? Ale układałem tutaj z zarządem, z wicestarostą Kucharskim, pewną koncepcję i można powiedzieć, że no mamy to wyczucie, udało się. Prace budowlane, które trwały od listopada 2009 do września 2011 roku, też wprowadziły trochę zamieszania w życie szkoły. No były pewne niedogodności, no jak to z budową związane, ale no muszę tutaj podziękować i bardzo pochwalić moich uczniów, którzy byli bardzo zdyscyplinowani, nie narzekali, no i znosili dzielnie trudy tej właśnie budowy tej inwestycji. Uczniowie tym chętniej je znosili, że nie mogli się już doczekać powstania obiektu, bo przez lata na lekcje WF-u musieli chodzić poza teren szkoły. Mieliśmy lekcje WF-u na innej ulicy zupełnie. No, myślę, że teraz będzie zupełnie inaczej, bo sala jest w genialnym stanie. No, coś nowego. No niezbyt ciekawie, to znaczy nauczyciele są przemili i zawsze potrafili zorganizować nam dobrze czas, żebyśmy dobrze się bawili, wykorzystać, chociaż warunki były naprawdę kiepskie. To już jednak historia. Od przyszłego tygodnia uczniowie będą ćwiczyć w najnowocześniejszej hali sportowej w regionie. Jakie emocje towarzyszyły chwili otwarcia obiektu? Ogromna radość. Jestem absolwentką tej szkoły. Bardzo czekaliśmy jako uczniowie na taki obiekt. No a teraz spełniły się moje marzenia i wielu pokoleń pedagogów i uczniów tej szkoły. Wiele powodów do zadowolenia mieli także miejscowi parlamentarzyści, którzy lobbowali za powstaniem hali. Tomasz Smolarz przekonywał, że dla niego, jako byłego wiceburmistrza miasta, mieszkańca Dzierżoniowa i sportowca, radość jest potrójna. Doceniam w kilku aspektach to, że ta hala powstała przy szkole. To jest zupełnie inna kategoria nauczania poprzez kulturę fizyczną na takiej właśnie hali, także cieszę się radością tej młodzieży, która będzie z tej hali korzystać. Senator Jurcewicz przekonywał zaś, że cieszy się nie tylko ze względu na obecnych i przyszłych uczniów 2 LO, ale także swoje dzieci, które kończyły tę szkołę. Tak, to jest ten osobisty wątek, jak pani widzi radość na mojej twarzy. Powiedziałem dzisiaj swoim dzieciom, które opuściły mury tej szkoły, że jadę na otwarcie hali. Zdziwienie, mówi, jak to? No mówię, tak, nareszcie marzenia się spełniają, jesteście absolwentami i hala jest. Też się z tego cieszyli, mimo że już są poza murami szkoły. Młodzi mieszkańcy Dzierżoniowa długo czekali na powstanie obiektu, ale teraz nie mogą się doczekać na pierwsze lekcje WF. No tak, sporo czasu, ale efekty są naprawdę genialne. Nie mieliśmy jeszcze okazji z niej korzystać, ale jak na razie bardzo mi się podoba, cieszę się i jestem osobą, która lubi sport, myślę, że będzie fajnie. Dyrekcja szkoły przyznaje, że hala już jest ogromnym wabikiem dla obecnych i przyszłych uczniów. Tak, tak. Nigdy nie mieliśmy problemów z naborem i nie mamy. No w tym roku wykonaliśmy w pierwszym terminie nabór do 7 oddziałów klas pierwszych. Także jestem bardzo zadowolona. Co istotne, obecnie budynek 2 LO w Dzierżoniowie jest w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Jest to możliwe dzięki utworzeniu 4-kondygnacyjnego łącznika, w którym zamontowano windę obsługującą wszystkie piętra istniejącej szkoły i nowego obiektu.